Ej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Brotherhood. No i dobra, słuchajcie, tak zaczynam w menu głównym, bo chciałem się udać do kryjówki, a tu nagle mi wyskoczył filmik, nie? Od razu się odpaliła cutscenka, więc może postanowiłem tutaj zacząć od razu odcinek. No i dobra, zobaczmy. Yes, I secured something of great worth from one of my contacts. We now have the names of several Templar agents Cesare has recruited to terrorize Roma. How do I find Ciekawe. Them? I can give you a general location. I suggest looking for signs of distress nearby. Perhaps you will uncover citizens who can point you in the right direction. My contact will continue searching for more names. This information came from a city guard. Yes. How did you know? Lucky guess. Grazie. Claudia, Bartolomeo, and La Volpe are waiting for you inside. I can't imagine how you did it. Virtù, Machiavelli. Virtù? What have you discovered? That bastardo Cesare is in the Castel Sant'Angelo with the Pope. Okay. My spies tell me that the apple has been secreted to someone for a study. I am working on determining his identity. Caterina will be moved to the prison within the castello next week. Bene. So the castello it is. Roma will heal quickly with Cesare and Rodrigo gone. Only if the opportunity to assassinate them arises will I take it. Do not repeat your mistake in the vault. You must kill them now. I'm with Machiavelli, Ezio. We should not wait. Bartolomeo is right. They must pay for Mario's death. Do not worry. They will die. You have my word. No właśnie, Ezio. No właśnie, kurczę. Przód, że mu się zwiększył. Czemu się zwiększa za każdym razem? No tego nie wiem. Okej, dobra, wybaczcie za to cięcie. Tak, no i co? Musimy pogadać z panem architektem, tak? Czemu mamy z nim pogadać? Patrzmy. Zerezio, I represent the combined resources of Bartolomeo Damiano, Claudio Auditore and La Volpe. Through my associates spread across the city, you can channel your florins to any part of the underground you desire. You may have seen notices posted around Roma which allow you to purchase buildings. Income from your new tenants will be deposited with bookkeepers, as well as additional profit from renovations. Bookkeepers can be found throughout the city. No spoko, tylko że już to dawno wiedziałem, także gościu, ja zarobiłem już dziesiątki tysięcy florenów na tym, na takiej działalności, także takie trochę spóźnione info, gościu, jeśli się tak mogę wyrazić. Ale dobra, skończyliśmy w sekwencję trzecią. O, zabawa w zabijanie, kod odblokowałem. Te kody chyba będzie można dopiero po zakończeniu gry używać, czy jakoś tak? Halo? Co mi się tam green screen nie kluczuje? No nie, może jednak nie. Okej. I co w tym? Co tu się dzieje? Nowe zlecenia. No tak, tak, trzecia sekwencja. Przedmioty kowali. Właśnie, zarąbiliście. O, pieniądze. A, od ciebie też. Dobra, to co? No to spoko, no to jak tak się zaczyna, no to bierzmy pieniądze, mamy już prawie 50 tysięcy tutaj. Może od razu... Jakie inwestycje tu można poczynić duże? Ej, to zarąbiście. Tak, i wtedy dostanę pać. Dobra, no zajmę sobie tutaj, bo czemu nie? Okej. Pięknie. A, w ogóle sobie ściągnąłem pancerz. W sumie to dobrze, bo teraz będę mógł. Wiecie, zbroję sobie dokupić, już będę tak bardziej. Oj, nie. Zobaczcie, jeszcze nie mogę jednak. Wymaga posiadania podwójnego ukrytego ostrza, które można otrzymać od Leonarda. No, czyli widzicie, sama gra nam trochę zaspoilerowała, można powiedzieć.
Okej, wojenny młot najemnika. On ma statystyki, można powiedzieć, że takie same jak moja broń. Znaczy w sensie, jeśli chodzi o bilans łącznie. Sycylijski rapier. Ładnie wygląda, ale jest słabszy trochę. Dobra, na razie nie kupuję. Mała broń. Okej, kościany sztylet Romulusa. Trochę słabszy jest akurat. To jakieś... Nie, dobra, tak średnio. No średnio, zawiodłem się trochę na tobie, panie Kowalu. Naprawdę, mogłeś to lepiej zrobić wszystko. No ale cóż. Dobrze. W takim razie trzecia sekwencja jest... jest już, no. Pas na nożu ulepszony. Łe! Tylko 1700? Proszę was. O czym my tu rozmawiamy? Duży kołczan mogę jeszcze mieć. Ale brakuje mi dalej jedwabiu. No cóż. Trudno. Natomiast to co mam już, to udało mi się zebrać Ambrę, tak? Ambra to było. No jest, w służbie sztuki. Mapa skarbu ukrytego w Watykanie, czyli skarby w Watykanie. No spoko. Spoko, niech będzie. No nie, dobra, no nie szalejmy z kasą zbytnio. Tutaj nic nie ma nowego. No i tutaj elegancko jest w takim razie. Synek! Aun. Cokolwiek to jest Aun. Niestety nie wiem. Dobra, tutaj sobie odkliknę tak swoją drogą, bo wyzwoliliśmy dzielnicę. No i okej, zobaczcie, zostało tylko trzy wieże Borgiów. Także no, Borgiowie generalnie przegrywają na każdym kroku. Zobaczcie, tutaj skarby w Watykanie. Watykan jest chyba... Wydaje mi się, że jak przebiega ta linia, to dalej nie mogę przejść na ten moment. Chociaż w sumie to... no nie wiem. No nieważne. Dobra, ale to co ja chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku, to pójść do najemników, jak już powiedziałem w poprzednim odcinku. No. Chciałem pójść do najemników i sobie powalczyć na pięści. Kurde, co oni sobie myślą? Że uciekną przed mordobiciem? Nie, nie ma takiej opcji. Proszę mi pokazać. Proszę mi pokazać tutaj przejście. No. Dzisiaj można powiedzieć... co można powiedzieć? Można powiedzieć, że taki... Tam się odbywa Fight Club, nie? No. Nie wolno o tym rozmawiać. W sumie. By nie było. Więc nie rozmawiajmy, tylko tam chodźmy i wygrajmy tam wszystkie. Bądźmy najlepszym, kurczę, pięściarzem. No, najlepszy pięściarz w mieście będzie. Ezio Auditore. No to tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj mamy, prawda... wyzwania, a niżej, co będzie niżej? Zobaczcie, no i tu wszyscy siedzą, no. Kurde, patrzcie. Przyłóż mu tam, kurde, gościu. Niech se nie myśli. No. A, tu jeszcze druga walka, dwie walki naraz, co? No. Jak tu to wygląda? O, zobaczcie, i tutaj jest... Żeby wygrać wszystko, no to trzeba po kolei walczyć. Mnożnik nagrody. No i to jest fajne, jeden najemnik. Aha, i to jest... Właśnie, to jest jeszcze kwestia taka, że to jest na czas. I ja muszę ich pokonać, widzicie sami. No dobra. Stawka z nagrodami. Nie, no proszę was. Proszę was. 500? No dobra, niech będzie 500. A, nagroda to jest 600. Nawet, kurde, no nie... O, patrzcie, jaki Ezio tutaj. No, walnij mnie, gościu. Co jest? Ej, kurde. No.
Co za gówno? Ej, to mało czasu jest, panie. Powtórka mnie tu nie denerwować. Jakoś chciałem skontrować, ale coś się nie dało. No halo! No jest, chyba się udało. Ale ja cię kręcę, to jest naprawdę mało czasu. Dobra, czyli co? Wypłata 600, tak? Okej. Czyli odzyskaliśmy hajs i... No, odzyskaliśmy hajs, można powiedzieć. Dobra. Ej, no to... To dobra. Czy to nie jest takie proste wcale? Halo? Co jest? Dobra. Jednak działa. No, to trzeba ich prać po mordach równo, nie? No, kurde, ja... Ło! Ale mu rękę wykręciłem w ogóle. Jać się nie mogę. Dobra, no to co? Kolejne wyzwanie. Tak, ja też zapomniałem, że przecież można kopać ich pod spacją, więc może to jest klucz do sukcesu, tak poza tym. No i ten rzucanie tym piachem też w oczy. Kurde, zobaczcie, trzech najemników, a tu tylko 5 sekund więcej. No, tutaj poziom się podnosi, można powiedzieć. Ale dobra, nie ma lipy, stawiamy 500 i koniec. Mam tyle kapuchy, że to nawet jakbym wszystko przewalił, to... Znaczy wszystko, no. Musiałoby ciężko wszystko przewalić, trochę tego sporo jednak. No walcz, Ezio! Co ty robisz w ogóle, gościu? Oj, będzie chyba ciężko to wygrać. Kurde, te kontry nic nie robią, nie? Dupa. Za mało czasu. Masakra. No powtórka nie ma lipy. Jak już mówiłem, ja tu mogę stawiać tyle hajsu, że to jest... Nie, może jest jakiś protajny sposób. No nie, no naparzam, no... Kurde, no nie, te kontry to chyba nie ma sensu robić, bo to... Naparzaj, no! No i no... O kurde, jeszcze mnie pokonali tej... Ej, naprawdę, no ciężko by jest tylko 5 sekund więcej. Jakbym miał 10 sekund więcej, to już by była inna rozmowa, według mnie. Dobra, weźmy go z buta, tam pojedźmy. Kurde, no ciężkie, No serio! No nie, no zobaczcie. Takie coś trwa 2 sekundy, nie? A nie daje nic praktycznie. Nie. Kurde, jakby to nie było na czas, to ja ich robię po prostu jak tylko chcę, nie? Dobra, i dawaj, Ezio. Naparzaj, po mordzie. Po mordzie. No naparzaj go. Dobra, jest. O Jezu, udało się jakoś. Nagle Ezio dostał, nie wiem, super siły. No. Ja cię kręcę. Dobra, na tych będzie trochę więcej czasu. Zobaczcie, na tam piąta walka to też 5 sekund więcej niż czwarta, więc... No, może być różnie. No, halo? Nie no, rzucenie piachem w oczy na samym wstępie jest jak najbardziej pożądane. Dawaj go, klep go, nawet nie patrz na nic, nie? O dobra, ej, teraz na jedną kontrę zszedł typ? A ten co taki sprytny? No co jest kurna gościu, nie? No co za frajer, nie, no ja nie mogę. To jest jakiś w ogóle...
No walni! No koleś uniki robi, nie patrzcie, tamci normalnie po ryju dostawali, a ten nic. Co za lamus? No co za frajer, no. O jest, ale się udało. Po ryju. Dobra, jest. Dobra, dawaj go piachem go, Ezio. No co? No walnijże mnie. Nie no, co za frajer największy. Walko, jest! Udało się, no. Ale jaki kurde gnój, nie? Widzieliście? Jakiś kurde lepszy typ w ogóle. Ogarniał lepiej walkę. No to dobra. Nie ma opcji. Robimy walkę najcięższą, 1 na 5, 40 sekund. Kurde, niezły Fight Club. Dawajcie. 5 lamusów, kurde, na jednego. Ale niech będzie. Jest, dobra. Siad finisherek, to jest chyba klucz do tego. Że jak oni są oszołomieni, to wtedy coś... Kurde, no i... Jest, dobra. Niektórzy są jacyś tacy słabsi, nie wiem. Dawaj go. O, już jesteś, mówi. Pięknie, z buta. Jest, rzucona rękawica, osiągnięcie zrobione, no. Tak i pięknie. No i wszystko porobione. Osiągnięcie jest, więc dziękuję bardzo. Dobra, na razie w takim razie, kurde, trymy. Do widzenia, wychodzimy. Kurde, elegancko. No. Pięknie tak się, kurde, fajne walki. Dobra. No to ekstra, no to super. To co, to może jakieś jeszcze misje poboczne, co? Skoro tyle ich się wysypało od ostatniego czasu. A może i tak być. To jest jakieś właśnie zlecenie zabójstwa niedaleko, więc sobie tam podjedźmy koniem. Renesansowe GTA, haha, pięknie. Tak jest. No, zobaczmy sobie, co ty, Machiavelli, masz za zadanie. Okej, okay. A, bo tu będą jeszcze inne rzeczy, o których się dowiemy później. Zobaczmy sobie questa. Łowy. Mając na względzie chęć uciszenia mieszkańców Rzymu, Borgiowie najęli 2 szczególnie okrutnych strażników. Usuń ich, aby napełnić serca ludu nadzieją. Nicolo. Zabij oba cele ukrytym ostrzem. Nic bardziej prostszego. Zabij strażników. Gdzie oni są? Fajnie. Cieszę się, ale ja chciałem mapkę. No dobra. Podjedźmy sobie w takim razie tutaj, potem tam. Chyba nie można używać tych... No. No właśnie, tych przejść podziemnych. A nawet jeśli to... No nie jest to aż tak daleko. Oj, zobaczcie, tutaj są Francuzy. Kurde, frajerzy. No, ostatnio jak ich atakowałem, to ten. Jak pokonałem zwykłych gości, to ci kusznicy zaczęli spieprzać, nie? Typowi Francuzi. Kusznicy zaczęli spieprzać, nie? Bo jak tego, to... Jak ich kumple żyli, no to strzelali do mnie, kurde, z łuku, nie? Znaczy z kuszy. Nie z łuku. No, ale ich, kurde, zabiłem ich kumpli i od razu w nogi. Od razu biała flaga i wiecie, o co chodzi, nie? No i musimy Karakana ukrytym ostrzem zabić. Tutaj nie ma nic prostszego. Dzień dobry, do widzenia. A właściwie żegnam, można by rzec. To
jest jakiś skarb, więc no, bez pustych przelotów, nie? O, tu się oświadcza jakiś typ, spoko. Okej. Okay. I don't care, jak to się mówi. Bo tu jest aksamit, gościu. Widzisz, ty o tym nie wiedziałeś, byś tutaj sobie wziął, nie? Halo. Ale to, aha, w sumie mam jeden cel, więc po co po cholerę mam go zaznaczać? Chociażbym odległość widział. No. Widzieć odległość to jest spoko sprawa, powiem wam szczerze. No. Ezio, po co tu włazisz? Ezio, biegnij! Serio, daleko to jest? Bo tak biegnę i nie wiem. No, już niedaleko, chociaż kawałek już przebiegłem. No, 200 metrów prawie. No wypieprzać, kurde, lamusy! No i oczywiście. Kurde, za gruba baba. Kurde, biedny koń. Takie grube baby jeżdżą na koniach, nie? Bym się dziwić, że konie tak... Nie wiem. Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Jak zwykle gadam jakieś pierdoły. No ale co z tego? No, do widzenia. Lol. Byłeś gównem za życia. Jako gówno umarłeś. No, no co, no zero szacunku dla takich, no co ja mogę powiedzieć. Natomiast to, co mogę zrobić, to mogę odnowić akwedukt. O. Tylko jeszcze nie pokazywałem w pewnym odcinku. A już sobie oprócz tego jeden akwedukt odnowiłem. Nie wiadomo, przychody. Przychody się zwiększają. To, co jest istotne, to to, że chyba jak tam odnowimy tam jeden z fragmentów akweduktu, to się nam taka jedna lokacja chyba odkryje. Jedna lokacja, no tak, taka miejscówka, gdzie skarby są, nie? Normalnie poziom wody jest chyba za duży. A jak odnowimy akwedukt, to akurat spada ten poziom, można tam... O, zobaczcie! Mogę kupować mapę z flagami bordziów. Ej, dobra. Całkiem spoko sprawa. Więc chodźmy sobie do jakiegoś marszanda może. Albo niekoniecznie. Tutaj są questy do zrobienia. Ej! Ile mamy minut? Dobra, to wiecie co? Jeszcze jedno zlecenie zabójstw. Tak, żeby ten odcinek nie był za krótki. No. I było trochę w nim misji jednak, nie? O, kolejna flaga tam była. A to już... Najwyżej przy okazji zdobędę. Dobra, chłopska dola. Wieśniacy z trudem wiążą koniec z końcem, lecz i Rzymianie muszą znosić bordziów. Pobierających swoją niemałą dolę. Czas położyć kres tej niesprawiedliwości. Zgadzam się. Zabij trzech strażników za pomocą ukrytego ostrza. Hej! Spoko, to nie problem. Pytanie, czy zdobycie tej plagi bordziów będzie problemem? Jak dla mnie, to nie. Ej, panie. Chwila. W ogóle to dlaczego tu jest moja podobizna? Ja się nie zgadzam na publikowanie, na udostępnienie moich danych osobowych tutaj, prawda? No co jest? Głupia kamera, głupia gra. Głupi youtuber, który nie umie grać w grę komputerową w komputerze. No ja cię kręcę. Żałosne, można by rzec. No, już myślałem, że przelecę, nie, gdzieś tam. Dobra, ale tak naprawdę tu było wszystko ustawione, tutaj już... Ni Machiavelli konia podstawił. Wszystko zgodnie z planem. Co do sekundy. Tak jest. A
Za 6 celów, okej. Okay. Czemu ja myślałem, że są 3 cele? Ciekawe bardzo. Będzie fajna misja, zobaczcie. Rola ci goście to tak... Czy za to nie będzie osiągnięcia przypadkiem? O! Było. Dostałem osiągnięcie, bo to było, żeby przeskoczyć na 5 koni, czy coś takiego. Nie spadając na ziemię. No gościu! No. Spoko, no to widzicie, dzisiaj tak trochę osiągnięć będzie. Mam z tym... z tym klubem pięściarzy, można by rzec. A co to za frajer? Lol. Nic prostszego, my friend. No, panie, panie Cio. Spoko, no to co? No to było no na tyle w tym odcinku w takim razie. W następnym może misje główne sobie porobimy. I tyle, i tyle. Trochę, no trochę jest kontentu do ogrania, jak to się mówi. Misje główne i dodatkowe, więc będzie co do roboty, no i tyle, dobra. Także dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A, no jeśli nie subskrybujecie, to zróbcie, kurczę. No, taki pro tip ode mnie, żeby dostawać powiadomienia, że przestałem Assassina na przykład, albo tam inne gry. No, te... Robuch, bo oni o tym nie wiedzą. Może ktoś nie wie, także zachęcam. No i do zobaczenia jutro. Pa, pa!